Ustalmy, czy punkty na wykresie przedstawiają funkcję. Dla przypomnienia, funkcja to pewien związek pomiędzy elementami zbioru, który nazywamy dziedziną, oraz elementami zbioru, który nazywamy zbiorem wartości. Więc jeśli wezmę którykolwiek element z dziedziny, nazwijmy go x, i podstawię go do funkcji, to funkcja powinna mi powiedzieć, jaki element ze zbioru wartości jest z nim związany, a więc powinna wskazywać na jakąś inną wartość. To właśnie jest funkcja. To nie byłaby funkcja, gdyby wskazywała na Y, ale mogłaby też wskazywać na Z lub mogłaby wskazywać na E czy na cokolwiek innego. To nie byłaby funkcja, ponieważ tu. Więc to tutaj to nie jest funkcja. To nie jest funkcja. Ponieważ nie można jednoznacznie określić, jaki element ze zbioru wartości będzie przyporządkowany do X. Aby przyporządkowanie było funkcją, Należy pamiętać, że do każdego elementu dziedziny funkcji można przyporządkować tylko jedną wartość. A teraz zastanówmy się nad funkcją, którą mamy tutaj przedstawioną graficznie. Jej dziedzina to wartości z osi x, dla których określona jest funkcja, a więc przykładowo, jeżeli x równa się minus 1, jeśli przyjmiemy, że to jest oś x, a to jest oś y, więc jeśli x równa się minus 1, nasza dana wyjściowa y będzie równać się 3. Jednym ze sposobów na zapisanie tego jest x na wejściu albo zapiszę to tak. minus 1 jeśli weźmiesz minus 1 i podstawisz je do naszej funkcji, wstawię tu taki mały kwadracik, otrzymasz, otrzymasz 3. To jest nasz x, a to jest nasze y. To wydaje się sensowne. Minus 1 i otrzymujesz 3. Zobaczmy, co się dzieje, jeśli weźmiemy ten punkt. Jeśli podstawimy do funkcji 2, gdy x równa się 2, y równa się minus 2. Jeszcze raz. Jeżeli x równa się 2, jeżeli funkcja przyporządkowuje wartości x równej 2, która jest elementem dziedziny, jest określona dla 2, nie jest określona dla x równego 1. Nie wiemy, czemu równa się funkcja, gdy za x podstawimy 1. To przyporządkowanie nie jest określone. Zatem 1 nie należy do dziedziny, ale 2 już należy. Mówi nam, że jeżeli x wynosi 2, to y równa się minus 2. Zatem y przyjmuje wartość minus 2. Póki co nie wydaje się to być zbyt trudne. Teraz przyjrzyjmy się tej części. Nasza funkcja jest również określona dla x równego 3. Dla x równego 3, nasza funkcja dla x równego 3 przyjmuje wartość y równą 2. y równa się 2. To wydaje się całkiem proste. Teraz przechodzimy do x równego 4. Wygląda na to, że to, co mogłoby być funkcją, jest, jest określone. Próbuję przyporządkować liczbie 4, ale co ciekawe, próbuję przyporządkować dwa różne elementy. Nagle to, co myślimy, że może być funkcją, zaczyna wyglądać, że jednak nią nie jest. Nie wiemy, czy do 4 przyporządkowane jest 5 czy -1. A więc to tutaj to jest w rzeczywistości relacja. Możemy mieć, możemy mieć jeden element dziedziny, do którego możemy przyporządkować wiele elementów zbioru wartości, ale jeżeli taka sytuacja ma miejsce, wtedy nie jest to funkcja. Zatem jeszcze raz, z tego powodu to nie jest, nie jest y, funkcja. To nie jest jasne, czy kiedy za x podstawimy 4, to czy y powinno wynosić 5 czy minus 1. Czasami, aby sprawdzić, czy coś jest funkcją, możemy posłużyć się linią pionową. Gdy funkcja jest przedstawiona na wykresie tak, jak tutaj, zadajemy sobie pytanie: czy jeśli x równa się 4, to czy prowadząc przez ten punkt pionową linię przecinam wykres funkcji w dwóch, czy w większej liczbie miejsc? Takich miejsc może być więcej, i jeśli faktycznie tak jest, to znaczy, że istnieją dwie lub większa liczba wartości, które odpowiadają tej wartości w dziedzinie. Istnieją dwie lub większa liczba wartości wyjściowych. Dla jednej wartości wejściowej 4. I jeśli faktycznie istnieją dwie lub większa liczba wartości wyjściowych dla jednej wartości wejściowej, wówczas na pewno nie masz do czynienia z funkcją, a z relacją. Funkcja jest specjalnym przypadkiem relacji. Można powiedzieć, że jest ona takim dobrze zachowującym się rodzajem relacji.